Podczas modlitwy miałem takie przekonanie, żeby to powiedzieć, bo teraz to powiem. Miałem takie przekonanie, żeby powiedzieć, że Bóg mówi nam dzisiaj, że tylko od żywego może pochodzić życie. Tylko od żywego może pochodzić życie i że być może ostatnio jesteś w jakimś śnie, ale Bóg chce ci powiedzieć, że to jest sen, który nie wiedzie do życia. Że to jest sen, który wiedzie do śmierci. To jest taki sen śmiertelny. A Bóg chce, żebyś jako żywy człowiek, żebyś roznosił życie. Wiecie, tylko żywy może dać życie. Tylko żywy może dać wzrost. Tylko żywy może dać błogosławieństwo. Tylko żywy może dać radość. A ten, który śpi, ten, który nie żyje tak naprawdę, może mu się tylko wydaje, że żyje, on roznosi inne rzeczy. On roznosi inne, nie do końca Bogu podobające się rzeczy. Bóg chce, żebyś żył. Bracie, siostro, Bóg chce, żebyś żył. Może to jest do kogoś. Bóg chce, żebyś żył i żebyś życie roznosił. Żebyś wzrost roznosił, żebyś radość roznosił. Bóg tego bardzo chce dla ciebie. Bóg nie chce, żebyś spał. Czasami jest tak, że powiem tak, można sobie zasnąć, w cudzysłowie powiem. Wiecie, ja czasami też mam dosyć ludzi. Mam dosyć czasami ludzi, wiecie, przyznaję się. Mam taką słabość. Czasami dosyć ludzi. Ich towarzystwa. Mam czasami dosyć wszystkich spraw, tego całego pędu. I czasami trzeba, tak powiem w cudzysłowie, zasnąć. Zamknąć się gdzieś, albo wyjść sobie, niektórzy lubią wyjść sobie do lasu, gdzieś sobie w jakieś ustronne miejsca i przebywać z Bogiem. Ale to, co zobaczyłem w sercu na tym spotkaniu, to nie było to. To nie był ten rodzaj takiego snu, takiego odpocznienia, takiej regeneracji. To był jakiś taki sen gnuśności, lenistwa, niechęci do zmiany. Zmień się. Zacznij żyć. Ja dzisiaj nie o tym. Ja chcę dzisiaj zacząć troszeczkę inaczej. Może to całe słowo będzie trochę inne. A dlaczego nie ma być inne? Chcę wam powiedzieć o takiej mojej przygodzie ostatnio. Miałem taką świetną przygodę. Wspaniałą przygodę. Wiecie, nie skaczę na bungee, nie chodzę w jakieś tam ekstremalne miejsca, ale Bóg mi od czasu do czasu funduje takie wspaniałe przygody. I tego wieczora nie planowałem żadnej przygody. Tego wieczora mój plan był taki, żeby jak najszybciej po fajnym wyjeździe wrócić do domu. Mój plan był taki, żeby wejść do samolotu, znaleźć wygodne miejsce i po prostu zasnąć i przespać całą podróż. I wiecie, z takim planem szedłem na pokład samolotu, wybrałem miejsce i byłem taki bardzo zadowolony, bo wybrałem sobie takie miejsce, że były 3 fotele i wszystkie były wolne, tylko ja, ten mój był zajęty. Już kilka razy tak praktykowałem, wiecie, że zawsze sobie potem wtedy przyjmowałem pozycję horyzontalną, nie? Zajmowałem wszystkie 3 fotele, kurteczka pod główkę, nie? I w kimonko. I było, wiecie, i popatrzę już, gdzie jesteśmy, w Polsce, już nad Polską. Jak super, jak fajnie. I teraz wybrałem sobie takie miejsce, wiecie, wolniutko, nie, cichutko, usiadłem sobie, tak jeszcze tak, usiadłem sobie ten zewnętrzny fotel, żeby nikt tam nie wszedł, wiecie, te 2 następne. I jest dobrze, jest fajnie. Jest dobrze, jest fajnie. To był taki fajny w ogóle dzień, bo to był taki dzień, właśnie ostatni dzień pobytu, tego naszego pobytu i miałem taki fajny dzień, że sobie też przesłuchiwałem nagrane fragmenty Bożego Słowa, czytałem trochę Biblii, w duchu się dużo też modliłem, ale również też było mnóstwo czasu, które właśnie w jakiś sposób dla swoich takich cielesnych potrzeb, że tak powiem, wykorzystałem. Nie miałem żadnego planu, naprawdę. Wiesz, mój plan był taki, żeby się położyć i przespać tą podróż. W pewnym momencie obsługa samolotu zaczęła serwować tak zwany serwis. Nie, serwis, wiecie o co chodzi, nie? No i ja tam, wiecie, serwis, to tam wiadomo, fajnie, nie? Ale w pewnym momencie zobaczyłem jedną kobietę z tego obsługi, z tego samolotu i po prostu tak zacząłem się przyglądać uważnie. Nie, nie podobała mi się, spokojnie, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Taka młoda kobieta i wiecie, jakoś zacząłem się do tego, tak jakoś zatrzymałem na niej wzrok, nie? Ale tak już.
I wiecie, słyszałem w Duchu Świętym, powiedz jej o Jezusie. Ja mówię, wiecie, no, ja tak sobie pomyślałem, ja cię kręcę. Wiecie, byłem zmęczony generalnie też, nie? Zmęczony byłem, chciałem spać. Ale wiecie, czułem w sercu takie przynaglenie, takie naprawdę przekonanie, żeby idź i powiedz jej o Jezusie. Idź i powiedz jej o tym, że ją kocham, że i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tak usłyszałem takie słowa, że Bóg mi pokaże fragment jej serca, tej kobiety. Wiecie, i tak ona się tam kręciła, bo to była w miejscu pracy. Wiecie, ja normalnie Bóg zaczął przychodzić z jakimś, Duch Święty zaczął mi dyktować jakieś rzeczy, które gdzieś tam on wiedział, ja nie wiedziałem, które, ja po prostu to zobaczyłem. No i co? Wiecie, najprostszą rzeczą byłoby po prostu wstać i zacząć z tą kobietą porozmawiać, ale ja tak normalnie, najnormalniej w świecie tego nie, mi się nie chciało. Po prostu tego nie chciało. Dalej sobie siedziałem, potem się położyłem. Wiecie, myślałem, że sobie zasnę. Byłem bardzo zmęczony, byłem bardzo taki, wiecie, właśnie znużony, ale wiecie, nie umiałem zasnąć. Po prostu nie umiałem zasnąć. Nie umiałem sobie poradzić. Te myśli były coraz bardziej intensywne. Te myśli były coraz bardziej takie natarczywe. W pewnym momencie byłem w krótkich spodenkach, więc mówię, idę się przebrać. Wszystko ma sens, co mówię, uwierzcie mi. Idę się przebrać, idę ubrać długie spodnie, wiecie? Sorry, szczegół, ale no i to wziąłem sobie manatki, no i idę. Wziąłem zasłonkę, odsłoniłem, no i tam, gdzie teoretycznie powinno być takie miejsce ustronne, i tam ta kobieta była, nie? Ta kobieta była. I ja tutaj z tymi spodniami długimi i ona stoi. I ja, wiecie, to teraz jej powiem, nie? Ale tak, wiecie, myśl, nie? Nie masz żadnej ulotki. Buduje napięcie. Taka myśl, chłopie, z pustymi rękami chcesz jej mówić. Jak z pustymi rękami będziesz jej mówił, no? Żadnej ulotki nie zostawisz, no co to ma być? Wiecie, to ja pisałem, gdzie tam, a no, ona mówi, tam w ogonie jest taka właśnie taki toalet, więc ja, wiecie, znowu, no to dziękuję, no wziąłem te manatki, no i idę na ten ogon, no nie, tam się oczywiście przebrałem. Byłem w ogóle podirytowany swoją postawą, w ogóle stwierdziłem, że jestem cienki. Położyłem się, wiecie, i po prostu... I przypomniałem mi takie, przypomniałem sobie, ja kiedyś słowo mówiłem o Jonaszu, pamiętacie? O Jonaszu mówiłem kiedyś w Opolu, nie? Czułem się taki Jonasz, nie? Jestem się tak Jonasz. Jonasz, ja sobie tak poczułem sobie, ja tak mówię, Jonasz to miał iść do ludzi, których nienawidził i którzy jego nienawidzili i to było tam kilkaset kilometrów, nie? A ty masz, chłopie, ty Jonasz, ty masz przejść kilkanaście metrów do miłej kobiety, która się miło uśmiecha do pasażerów, również do ciebie i masz jej coś powiedzieć, chłopie, nie porównaj się do Jonasza, nie? I tak sobie myślę, ja cię kręcę. Dobra, wziąłem ulotkę, wziąłem cztery prawa, wziąłem ulotkę naszą, idę w to samo miejsce, odsyłam kotarę, nie? Patrzę, no ale... Tam są ludzie z obsługi, ale jej, tej kobiety nie ma, nie? Wróciłem, idę spać, mówię, bez sensu. Położyłem się znowu taką myślą, że po prostu nie będę robił jakiegoś pajaca, nie łodził tam i z powrotem. Idę spać. No i wiecie, położyłem się. Nie ma spania. Nie ma spania. Wiecie, wstałem, wziąłem ulotkę, idę trzeci raz. Odsłonił kotarę, mówię, przepraszam, mogę panią prosić na chwilę, nie? Ona, wiecie, profesjonalistka, uśmiechnęła się, zaskoczona, nie? Ja mówię, a to może byśmy tutaj gdzieś usiedli, coś tam, ale o co chodzi? A wie pan, nie, to może usiądźmy tam, gdzie pan siedzi, nie? No dobra, nie, to poszliśmy na moje miejsce, ja sobie usiadłem, ona się nachyliła i zaczęła mi mówić, wiecie? Była bardzo zaskoczona, wydaje mi się, że też była poruszona tym, co powiedziałem. I zakończyłem tak, jak mi gdzieś Duch Święty dyktował, że Jezus na nią czeka. Że Jezus na nią czeka. Dałem jej ulotkę, dałem jej cztery prawa i poszedłem spać. I zasnąłem. Kochani, ja wiem, że to może jest takie, Roman opowiada, a tu się przebrał, a tu poszedł spać, a tu to, a tu tamto. Wiecie, ale tak zacząłem potem o tym myśleć. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że to naprawdę jest tak, że Boży Duch musi toczyć walkę w nas z takimi dwoma największymi wrogami, którzy gdzieś tam w nas tkwią. Takim pierwszym wrogiem jest nasza cielesność.
Pierwszym wrogiem Ducha Świętego jest nasza cielesność. Pierwszym wrogiem tego, żebyś zaczął robić fajne rzeczy dla Boga, żebyś zaczął przeżywać fajne rzeczy z Bogiem, ponieważ Bóg nas powołuje do fajnych rzeczy. Amen? Bóg nas powołuje do Bożych przygód. Naprawdę, Bóg chce, żebyś poczuł tą taką duchową adrenalinę. I to jest tak, ale mamy takich dwóch wrogów, którzy powodują, że człowiek chrześcijanin, człowiek wierzący nie przeżywa fajnych rzeczy z Bogiem. Wiecie, to jeden pierwszy, to jest twoje ciało. To jest twoje ciało. Twoje ciało, które będzie zawsze i nieustannie ci mówić, że jest zbyt zmęczone, że jest zbyt senne, że to nie jest ten czas, że przecież nie masz w cudzysłowie ulotki, jesteś nieprzygotowany, że wcale nie miałeś ze sobą jakiegoś fajnego duchowego dnia, ale wręcz przeciwnie, może właśnie ciałowałeś. I to nie jest dobry czas, żeby głosić komukolwiek Ewangelię. Duch Święty będzie ci kazał, będzie ci pokazywał, będzie cię budził, będzie cię dotykał, będzie tobą potrząsał, żebyś zaczął robić w swoim życiu fajne rzeczy, ale pierwszym kimś, z kim będziesz musiał stoczyć walkę, to jest twoje ciało. Twoje ciało zawsze będzie niechętne. Twoje ciało zawsze będzie do tego niechętne. Wiecie, to też jest takie ciekawe. I wiecie, ja generalnie mówię ludziom o Bogu. Wiecie, i ja wczoraj też się tym dzieliłem. Wiecie, to było niesamowite, że ja, kiedy tej kobiecie mówiłem o Jezusie, to mi się tam zrobiło gorąco. Wiecie, zareagowało moje ciało. Mi się normalnie zrobiło gorąco, chociaż generalnie w samolocie się było zimno, mi się normalnie zrobiło gorąco. Wiecie, to po prostu było niesamowite. To było niesamowite, jak zareagowało moje ciało. Moje ciało było przeciwne. Ono nie chciało, żebym ja zrobił jakiekolwiek duchowe wyrzeczenie. Wiecie, ja musiałem w pewnym momencie się jakby w pewnym sensie skoncentrować na tym, co Duch Święty chce mi powiedzieć. A mój mózg wtedy i moje serce było jak taka galareta. Takie, wiecie, ja byłem taki wychillautowany. Dobrze powiedziałem? Ja po prostu nie chciałem się skoncentrować. Ja chciałem odpłynąć po prostu w taki, wiecie, niebyt, taki sen. Duchowy. Ale potrzebujesz, żeby zobaczyć duchowe rzeczy i żeby pójść za duchowymi rzeczami, potrzebujesz dokonać pewnego wysiłku. Bóg chce z tobą współpracować. Bóg chce cię do pewnych rzeczy używać. Ale ty musisz również zrobić krok w tym kierunku. Ty musisz dokonać, powiem w cudzysłowie, pewnego wysiłku. Pierwszy krok, który musisz zrobić, to przezwyciężyć swoje ciało. Przezwyciężyć niechęć twojego ciała do duchowych rzeczy. Ja wiem, że ja mówię banały i wiem, że mówię rzeczy, o których wy wiecie. Ale co z tego, że my wiemy, jak my tego nie praktykujemy? My potrzebujemy zacząć to praktykować. Kolejną rzeczą, kolejnym przeciwnikiem, kolejnym wrogiem takiego czegoś jak przeżywanie duchowych przygód jest twój intelekt, twoje zmysły. To wszystko, co wiąże się z twoim myśleniem. Wiecie, i to jest dużo trudniejszy wróg do pokonania. To jest... też dużo skuteczniejszy wróg, który bardzo często tak gasi, powiem w cudzysłowie, ducha. Gasi ducha w tobie. Bóg chce, abyś robił duchowe rzeczy, natomiast twój intelekt również nie jest tym zainteresowany. Twój zmysłowy, intelektualny, religijny człowiek boi się stracić. Boi się skompromitować. I boi się czegoś takiego, że ktoś czegoś nie przyjmie, ktoś cię może wyśmieje, ktoś to może odrzuci, ktoś może wcale nie będzie tym zainteresowany i spotka cię w jakiś sposób jakiś wstyd w twoim oczywiście nieduchowym, ale zmysłowym rozumieniu. Jakiś afront, jakaś strata cię spotka. Poczujesz się dotknięty, poczujesz się zrezygnowany, rozczarowany być może. I twój zmysłowy człowiek będzie robił wszystko, żebyś również nie przeżywał żadnych duchowych, wspaniałych przygód, które Jezus ma dla ciebie. Twój zmysłowy człowiek, to twój zmysłowy człowiek ciebie również będzie tłumaczył i usprawiedliwiał. Będzie mówił, nie szkodzi, nic się nie stało. I tak raz za razem będziesz popadał w taki duchowy sen. Ponieważ twój zmysłowy człowiek zrobi wszystko, żeby cię usprawiedliwić, żeby cię wytłumaczyć,
żeby postawić cię w miejscu, nic się nie stało. Nic się nie stało. Będziesz miał następną okazję. Przyjdzie następna okazja i znowu zaczniesz robić to samo. I będzie znowu mówienie o następnej okazji, i będzie znowu ta sama sytuacja i ten sam mechanizm zadziała. My potrzebujemy przezwyciężyć również tego zmysłowego, tego intelektualnego, tego religijnego człowieka, aby czynić duchowe rzeczy dla Boga. Wiecie, ja ostatnio się modlę i dużo rozmyślam nad takim proroczym namaszczeniem, pomazaniem w Kościele. Boży Duch nie chce, byśmy tylko głosili Ewangelię i żeby temu towarzyszyły znaki i cuda. Wiecie, ale Boży Duch chce, abyś ty głosił Ewangelię w takim proroczym namaszczeniu. Ogłaszanie Ewangelii jest tak naprawdę prorokowaniem ludziom. Nawiązanie do faktów, które miały miejsce, to prorokujesz człowiekowi. Słuchaj, przyjmij Jezusa, nawróć się, bo będziesz to zbawiony. Będziesz żył wiecznie. Będziesz z Bogiem wieczności. Jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz zbawiony. Będziesz potępiony. Spotka cię śmierć, oddzielenie od Boga. Wiecie, my potrzebujemy takiego duchowego ogłaszania Ewangelii. To nie tylko znaki i cuda i uzdrowienia, ale to również takie momenty, kiedy Bóg będzie odsłaniał serca ludzi, tobie, serca ludzi, nie po to, żebyś miał nad nimi władzę, ale po to, żebyś mógł im powiedzieć o Jezusie. Po to, żebyś mógł powiedzieć, że tylko Jezus jest Panem, tylko Jezus jest panaceum, lekarstwem na wszystkie ich troski, na wszystkie ich niepowodzenia. Że tylko Jezus jest lekarzem ich myślenia również o sobie. Ponieważ chcę wam powiedzieć, że ludzie, bardzo wielu ludzi wśród nas ma bardzo złe myślenie o samych sobie. Oni bardzo źle o sobie myślą i oni potrzebują również wiedzieć, że Jezus jest od tego, żeby uzdrowić ich z tego myślenia. Ponieważ Bóg o nich dobrze myśli i Bóg chce, abyśmy o sobie myśleli dobrze, abyśmy też również o innych myśleli dobrze, ale abyśmy również o Nim myśleli dobrze. Bóg chce, abyś używał proroczego namaszczenia, proroczego ogłaszania Ewangelii właśnie w taki sposób, ponieważ to jest skuteczny sposób. Ponieważ to jest skuteczny sposób. Kiedy Bóg będzie ci odsłaniał serca ludzi i ty będziesz tym ludziom o tym mówił w kontekście Jezusa, w kontekście tego, co Jezus ma dla tych ludzi, ludzie będą przychodzić do Niego. Ludzie będą się nawracać. Cuda, znaki, uzdrowienia, bardzo dobrze, ale również namaszczenie prorocze. Bóg chce, abyś używał tego namaszczenia proroczego. Wiecie, ja myślę sobie tak, że właśnie takie głoszenie Ewangelii spotyka się właśnie z bardzo dużym oporem naszego ciała i naszego zmysłowego człowieka. Kiedy ja ogłaszam Ewangelię w takim proroczym namaszczeniu. Wiecie, ja to rzadko kiedy stosuję. Mi się coś takiego zdarzyło w moim życiu może kilka razy. Kiedy Bóg objawia mi, co człowiekowi powiedzieć, co trzeba mu powiedzieć, wręcz dyktuje mi, co ma powiedzieć danemu człowiekowi. Często jest tak, że zupełnie to jest nieadekwatne do tego, co ja widzę, jak ja odbieram tego człowieka. Ale Bóg chce, abyśmy głosili Ewangelię w takim namaszczeniu proroczym. Właściwie będę już kończył. Wiecie, ten fragment, który czytałem tego dnia, który słuchałem tego dnia, to jest fragment z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 1 i 2 wiersz. No, takie fajne słowa. Wypadałoby tutaj zacytować Boże Słowo w tym moim dzieleniu, więc zacytuję Boże Słowo, ale ten fragment był taki adekwatny do tej całej sytuacji, kiedy ja zobaczyłem, jak ja bardzo jestem cielesny, jak bardzo jestem zmysłowy w swoim podchodzeniu do pewnych duchowych rzeczy. To jest modlitwa arcykapłańska Jezusa. Jezus tam mówi takie słowa. To powiedziawszy, Jezus podniósł oczy ku niebu i zawołał: Ojcze, oto już nadeszła godzina. Obdarz swego Syna chwałą, aby On mógł Ciebie otoczyć chwałą. Aby mocą władzy, jaką ma od Ciebie nad każdym człowiekiem, obdarzył życiem wiecznym wszystkich poddanych Jego pieczy. Jest mowa o tym, że Jezus powołuje się na to, że otrzymał od Boga władzę. To jest też fajnie. Aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Wiecie, Bóg ma władzę nad każdym człowiekiem. Bóg chce, aby ludzie przychodzili do Niego nie po to, żeby tą władzę odczuli, ale żeby otrzymali życie wieczne.
Jeżeli wchodzimy pod Bożą władzę, jeżeli wchodzimy pod władzę Jezusa, to Jezus chce, abyśmy w ten sposób właśnie otrzymali życie wieczne. Co jest też ważne, w greckim przekładzie tego fragmentu jest napisane, że Jezus ma władzę nad każdym ciałem. Nad każdym ciałem. Wiecie, jak myślę sobie tak, że ja to tak rozumiem trochę w dwojaki sposób, że Jezus otrzymał władzę nad każdym ciałem, że to nie tylko jest tak, że Jezus otrzymał władzę nad każdym człowiekiem, aby kiedy człowiek przyjmuje tą władzę, kiedy człowiek wchodzi pod tą władzę, otrzymuje życie wieczne od Jezusa, ale również jest tak, że Jezus ma władzę nad każdym ciałem również po to, abyś i ty miał władzę nad twoim ciałem. Abyś ty miał władzę nad swoim ciałem, nad swoimi cielesnymi pożądliwościami, ale również abyś ty miał władzę nad swoim zmysłowym, religijnym, intelektualnym człowiekiem. Kochani, to nie jest tak, że my musimy przegrywać te nasze boje. Te boje duchowego człowieka z tym człowiekiem zmysłowym. Nie. My możemy powoływać się na władzę, którą dał nam Jezus. On ma władzę nad każdym człowiekiem, on ma władzę nad każdym ciałem i ty masz władzę nad swoim ciałem. Ty masz władzę nad swoim ciałem po to, aby zwyciężać cielesne zmęczenie, aby zwyciężać cielesną rutynę, ale również, aby zwyciężać strach, wstyd, ograniczenia, niewiarę, ale również coś takiego jak taką niesamowitą obawę przed takim zawstydzeniem. Wiecie, w nas, ludziach wierzących w Jezusa, jest taka niesamowita obawa przed zawstydzeniem i rozczarowaniem. A co będzie, jak się stanie, albo co będzie, jak się nie stanie, a co będzie, jak ktoś nie zareaguje tak, jak powinien zareagować. Wiecie, już kończę. W tej mojej przygodzie, której ja się skupiłem może na sobie, ale chciałem wam pokazać, to może nie było chlubne i budujące, ale chciałem wam pokazać, jaką musiałem walkę stoczyć sam ze sobą. Z moim cielesnym, zmysłowym człowiekiem. Żeby zrobić rzecz niewielką tak naprawdę. Nic mnie nie kosztującą. Ale musiałem stoczyć walkę. Myślę, że każdy z nas takie walki toczy. Ale wracając, wiecie, myślę sobie tak, że mamy władzę nad tym, żeby zwyciężać nasze cielesne, nasze zmysłowe pożądliwości. Po to, aby Boża chwała się objawiała. Po to, aby ludzie mogli słyszeć o życiu wiecznym. Aby ludzie mogli wchodzić pod władzę Jezusa. Jezus umarł po to, abyś mógł być zbawiony od wpływów, od dominacji twojego ciała. Jezus umarł za to, abyś był zbawiony od dominacji, od wpływu twojego intelektu. Jezus umarł za to, abyś miał władzę zwyciężać nad twoim ciałem, nad twoim intelektem, po to, aby Królestwo Boże się rozszerzało. I abyśmy mogli głosić prawdę o Jezusie w takim prorockim, duchowym namaszczeniu. Amen.